Hej, witajcie. Z tej strony Durward. Witam was w moim garażu w grze World of Tanks w materiale związanym z obecnie trwającą ofertą wymiany czołgów premium na nowe. Oczywiście określenie nowe dotyczy się tych pojazdów, którymi jeszcze nie mieliśmy okazji pograć. Ja chciałbym prosić was o podpowiedź o pomoc w podjęciu decyzji, który z czołgów warto jest wymienić i na który z takich czołgów mógłbym się zdecydować? Mam kilka typów, moje zasoby złota są nieco ograniczone na ten moment, ale mam nadzieję, że coś uda się z listy wybrać. Chwilę przed nagraniem tego materiału okazało się, że w moim garażu jest 52 pojazdy premium. Większość z nich są to albo czołgi darmowe, albo z jakichś misji, maratonów. Kilka, muszę przyznać, że Kupiłem samodzielnie dwa pojazdy, przepraszam, trzy pojazdy otrzymałem w prezencie od Was, za co z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przejdźmy jednak do samego materiału. Tutaj przewijałem Wam listę. Wszystkich dostępnych czołgów. Oczywiście pamiętajmy, że w ofercie, która kończy się we wtorek 31 października o godzinie 6 rano, wymienić możemy jedynie pojazdy poziomów 6, 7 oraz 8. Co niestety okraja nam tą listę do 23 pojazdów. Kilka z tych czołgów to nowe nabytki bądź takie, których za bardzo nie chcę się pozbywać. Na pewno są to niemieckie medy czołg w którym dopiero co że tak powiem, uczę się grać. Jak pancerem. Jak Tigerem, przepraszam, 88. Gram już bardzo długo, ale tego czołgu absolutnie nie zamierzam się pozbywać. Jest to wyśmienity czołg Premium, bardzo dużo kredytów dla mnie zarobił dlatego ten nie wchodzi w grę. Oczywiście STG, również nie jest brany pod uwagę, tak jak czołg z programu zaproszeniowego, ale chociażby takiego ISA6. Super Pershinga albo pilota, raczej będę się w stanie pozbyć i pożegnać się z tymi pojazdami. Takim samym pojazdem jest WZ111, którą nie ukrywam, gra mi się wybitnie dobrze, ale mówiąc szczerze. Robiąc ostatni wynik, którego jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć, ale spokojnie, czekajcie chwilę. Za, za kilka dni materiał pojawi się na kanale. Ugrałem już takie wyniki, że pora wymienić ten czołg na jakiś inny. Być może któryś właśnie z wymiany. Ostatnim czołgiem, który najbardziej wchodzi w grę, jeśli chodzi o wymianę, jest czechosłowacka Skoda T40. Wiem, że jest to pojazd unikalny. W drzewku czechosłowackim jest to jedyny czołg premium, czołg średni, ale jak widzicie po załodze, mam już ją całkiem nieźle zrobioną. Dodatkowe szkolenie na pojeździe szóstego tieru nie wchodzi raczej w grę. Tą skodą sporo pograłem w chwili, gdy pojawiła się ona w sklepie, nim w ogóle weszło jeszcze czechosłowackie drzewko. Dlatego też rozważam właśnie wymianę. Tego czechosłowackiego pojazdu. A co takiego mogę przy obecnych zasobach Golda zakupić, a w zasadzie wymienić. Większość pojazdów jest tutaj wyszarzonych, ale spokojnie, chociażby na taką Panterę M10 jestem w stanie nieco dołożyć. I to właśnie pierwszy pojazd, który wchodziłby w grę przy ewentualnej wymianie. Co prawda, mam już trzy tak na dobrą sprawę. Niemieckie medy, bo nie zapominajmy jeszcze o T55A, który co prawda nie jest pojazdem klasy premium, ale pozwala na dodatkowe szkolenie załogi. Jednak z opinii wielu graczy wiem, że Panterka M10, z racji chociażby na, planowany, pl, na planowane usunięcie ograniczonego matchmakingu, jest wartym uwagi pojazdem. Dlatego to jest pierwszy czołg, o który Was pytam. Czy warto, czy jest sens wymieniać coś z obecnych czołgów właśnie na tego niemieckiego MEDA? Pojazdem drugim, nad, nad którym się zastanawiam, jest Su-100Y, którego udało mi się swoją drogą wylosować ostatnio w World of Tanks Blitz. Tam mechanika gry jest zdecydowanie inna i ciężko jest mi porównać klasę tego pojazdu. Do tego, co oferuje nam mobilna wersja naszych ulubionych czołgów, ale z racji na to, że nie mam żadnego radzieckiego TDK premium, chciałbym właśnie wyposażyć się w ten dość ciekawy, mimo wszystko radziecki pojazd. Oczywiście, tutaj First Prototype T54 First Prototype nie wchodzi na razie w grę. Pierwszym względem jest wzgląd finansowy, drugim Fakt, że posiadam już spory zapas radzieckich medów, chociażby rudego, którym gra mi się bardzo fajnie, te 3485M, na nim również udaje się robić dobre wyniki, ale czołg jakoś do gustu mi nie przypadł. Z wymiany odpada absolutnie amerykańska T3-4, załogi na czołgach ciężkich amerykańskich mam całkiem niezłe, szkolenia załogi nie potrzebuję, a do zarabiania mam chociażby jaćkę 8, 8 Kolejne czołgi na liście, nad którymi, mówiąc szczerze, bardzo poważnie się zastanawiam, to Revaloris, ewentualnie AMX CDC. Który z tych pojazdów uważacie jest lepszy? Obydwa mają zupełnie odmienne charakterystyki. Revaloris cechuje się przede wszystkim wyśmienitą armatą, która zadaje uszkodzenia niemal jak czołg ciężki. CDC to taki typowy med papierowy, których obecnie pełno. W starciu z takim Defenderem nie ma większej szansy, ale przypomnę wam zapewne to wiecie, ale być może ktoś na chwilę zapomniał CDC ma. Normalne losowania, w przeciwieństwie do FCM-a, którego nie wylosuję na dziesiątki, ale FCM niestety w grę nie wchodzi. Choć mówiąc szczerze, chciałbym sobie poszkolić załogi właśnie na francuskich czołgach ciężkich. Pozostaną medy, nie ma co narzekać. Kolejnym pojazdem, nad którym bardzo poważnie się zastanawiam, jest. Czołg średni brytyjski FV4202, za którego jestem w stanie dać chociażby super pershinga. Zobaczmy, jak by to wyglądało. Przy okazji, zobaczcie mechanikę wymiany czołgów premium. Za super persa dostanę 3600. O, pilot jest trochę więcej warty. Mówiąc szczerze, zobaczmy. Za naszego brytyjskiego Meda zapłaciłbym. 3575 golda, jeśli dobrze liczę. A no tutaj od razu możemy sobie wybrać załogę, ciekawe. No ale, tak czy inaczej, brytyjski Magic jak najbardziej jest brany pod uwagę w rozliczeniu, a gdybym zechciał wydać za niego WZT, cena spada do osiągalnego na ten moment poziomu 1175 sztuk golda. Czy... Jest ten czołg tego warty. Ocencie, czekam oczywiście na opinię. Kontynuujmy jeszcze. A, a Tutaj mamy AT15A. Ostatnio na jednym ze streamów u Turoka powiedziałem, że gdy będę na tyle zdesperowany, kupię sobie ten pojazd w ramach pokuty i będę nim grał aż do osiągnięcia. Asa pancernego i wyrobienia 200 bitew, aby znaleźć się w rankingu na serwerze. Niestety, na razie wymiana za ten czołg nie wchodzi w grę, bo za niego nie mogę dać ósemki, tylko pojazdy siódmego bądź szóstego poziomu. Zostały nam na liście, na dobrą sprawę, jeszcze trzy pojazdy, które wchodzą w grę przy rozliczeniu w wymianie. Pierwszym z nich jest czołg lekki Typ 64, choć ten jest że tak powiem na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o priorytety pod tym względem, z racji na to, że tego typka 64 można kupić często za połowę ceny w rozmaitych promocjach, więc wymiana obecnie posiadanego czołgu nie jest aż tak korzystna. Tak czy inaczej, na mojej liście chiński lajcik się znajduje. Dlaczego na ostatnim miejscu zapytacie? A to dlatego, że po pierwsze na poziomie szóstym mam kilka innych. Dla mnie ciekawszych maszyn, a po drugie, jeśli chodzi o czołgi chińskie, typ 62, dawno temu zdobyty pojazd w jednym z maratonów takich niewielkich, chyba to była tygodniowa misja, daje mi zdecydowanie więcej frajdy, choć zrobienie na nim asa pancernego graniczy niemal z cudem. Kolejnym pojazdem nad którym się zastanawiam to chińska 112 tutaj w rozliczeniu chciałbym dać chociażby właśnie wuzetkę ze sporą co prawda dopłatą ale jeśli chciałbym spróbować czegoś nowego to trzeba się nieco poświęcić ostatnim czołgiem który rozważam do wymiany jest śledziuch czyli STRV M4257 Alt A2 co za wyśmienita nazwa, i tutaj zobaczcie, jak wyglądałaby jego wymiana, za chociażby naszą Skodzinkę. toga, nie zamierzam się pozbywać. Zastanawiam się też nad Dikermaxem, ale tutaj oczywiście czekam na Wasze opinie. Zobaczcie, po wymianie Skodzinki na śledziucha, dopłata 1850 golda. Jak najbardziej do rozważenia, jednak. Czekam przed podjęciem ostatecznej decyzji na Wasze opinie. Co prawda, nie zostało wiele czasu do końca tej oferty. Postaram się jednak jak najszybciej wrzucić ten materiał i liczę na sporą ilość komentarzy, podpowiedzi z Waszymi opiniami na temat poszczególnych pojazdów. Oczywiście, pojazdy, których nie wymieniłem w tym materiale, również. Byłyby brane pod uwagę, jeśli koszt wymiany nie byłby jakiś ogromny. Tak jak widzicie, trochę, mimo wszystko, Golda udało się uzbierać. Z klanówek nie mam na razie co na Golda liczyć, ale oczywiście nie mam o to żadnych pretensji do paziów na emeryturze, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Wam dziękuję za uwagę. Raz jeszcze proszę o opinię w komentarzach na temat wymiany pojazdów. Czy w ogóle jest sens to robić? Choć tak jak mówię, pewne pojazdy w grze po prostu już mi się znudziły. Tym oto akcentem żegnam się z Wami. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.